odniesienia do zarzutów Komisji Europejskiej w sprawie obszarów Natura 2000. Na czym nastąpiła presja Komisji, zmiana sposobu zagospodarowania, obniżenie pozyskania drewna o kilkadziesiąt procent w stosunku do lat poprzednich. A Puszcza Białowieska to perła przyrodnicza, to dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze miejscowej ludności, polskiego modelu leśnictwa, polskiego modelu myśli ochrony przyrody, powstałe na skutek aktywnej działalności gospodarczej w przyszłości. To wzór do naśladowania dla całego świata z punktu widzenia koncepcji zrównoważonego rozwoju, gdzie Natura 2000 jest wskaźnikiem realizacji tej koncepcji. Po to, żeśmy robili Naturę 2000. Po to implementowaliśmy dyrektywę ptasią i dyrektywę habitatową, żeby śledzić, czy nasz rozwój gospodarczy jest zgodny z koncepcją zrównoważonego rozwoju, a więc czy nie pogarszamy stanu środowiska przyrodniczego, a to monitorujemy siecią Natura 2000. Minister Szyszko sprzeciwił się twierdzeniu przedstawicieli Komisji Europejskiej, że Puszcza Białowieska jest obszarem nietkniętym ręką człowieka. Takie stanowisko w pełni podzielają leśnicy. Minister zaprezentował mapy, z których wynika wyraźnie, że od kilkuset lat Puszcza Białowieska była eksploatowana przez człowieka, że człowiek zawsze wykonywał pracę w Puszczy Białowieskiej. Już chociażby jedna z tych ostatnich map pokazująca pracę, po prostu pracę z pozyskania drewna w Puszczy Białowieskiej, to jest po prostu bardzo znamienna. Widać, że cały obszar Puszczy Białowieskiej jest po prostu zaznaczony. Wszystkie oddziały leśne, większość oddziałów leśnych, to są miejsca, gdzie w tych przynajmniej kilkudziesięciu ostatnich latach, umówmy się od zakończenia, przynajmniej umówmy się na wypowiedź tej rozmowy, że od 1945 roku do tej pory w większości oddziałów leśnych w Puszczy Białowieskiej były prowadzone prace leśne. Goście konferencji odwiedzili dwa miejsca w Puszczy Białowieskiej. W nadleśnictwie Hajnówka zwizytowano okolice Topiła, gdzie w sierpniu wichura zniszczyła około 140 hektarów lasu. Drugą lokacją, którą odwiedzono, była powierzchnia referencyjna w okolicach Czerlonki, w nadleśnictwie Białowieża, gdzie są martwe świerki. Tu usunięto drzewa niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwo podróżujących drogą w stronę tejże wsi. Stosuje się dwa sposoby zarządzania w zakresie bezpieczeństwa. W strefie chronionej niebezpieczne drzewa są usuwane i pozostawiane do naturalnego rozkładu, tak jak właśnie na tej powierzchni. W drzewostanach gospodarczych takie drzewa są usuwane i sprzedawane. Wiemy doskonale i pojawiają się też tutaj różnego rodzaju opinie, tak jak pani profesor Jędrzejewska powiedziała, że na pewno jest to splot czynników, które działają na świerka i powodują, że ten kornik się może bardziej rozwijać niż wcześniej. Dlatego sugestią lasów leśników było to, żeby ten proces taki zarządzania świerkiem rozłożyć na, nie wiem, 60-80 lat. Te gradacje byłyby cały czas, pojawiałoby się małe powierzchnie i przez ten dosyć długi czas byśmy nieinwazyjnie rozłożyli, zmienili skład gatunkowy Puszczy Białowieskiej w zależności jak to jest potrzebne, ale w taki sposób, żeby zmniejszyć ryzyko powstawania takich monolitów świerkowych, co się wydarzyło w historii, bo historia Puszczy jest dosyć znana. Dlatego to było naszą intencją. Zostało to na chwilę obecną przez naukę z jednej strony skrytykowane, z drugiej strony my uważamy, że jest to jedyna i tak naprawdę słuszna droga, sposób, w którym możemy zarządzać tą puszczą, bo puszcza była zarządzana i będzie zarządzana. To, co panowie tutaj widzicie, no to są działania związane głównie z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, no i to leśnicy wykonują. I uważam, że tutaj nic specjalnie takiego złego się nie dzieje. Zwłaszcza, że gdy weźmiemy pod uwagę rozmiar z jakim w tej chwili mamy do czynienia w Puszczy Białowieskiej, no to jest on zdecydowanie niższy niż bywało to w poprzednich latach, to znaczy 10-20 lat temu. To są zupełnie inne wielkości. Dlatego tym bardziej dziwi mnie ten cały krzyk i to zamieszanie, jakie w tej chwili mamy w Polsce i w Europie, chociażby z udziałem Komisji Europejskiej. Powinniśmy wracać na te właściwe tory dyskusji o schronienie tego skarbu, jaki odziedziczyliśmy po kilkuset latach właściwego ratowania tego lasu. I naprawdę życzę panu ministrowi, żeby pan się z tego całego trybunału wybronił, bo to jest nasze dobro, to jest nasze dobro narodowe. Nikt nam tego nie dał z nieba.
nie zachowało się to dlatego, że tutaj jakieś plemiona kultury kamienia łupanego żyły, tylko dlatego, że od czasów Jagiełły aktywną polityką, aktywną ochroną, aktywnym zarządzaniem dociągnęliśmy do końca pierwszej Rzeczpospolitej. Wizytacja Puszczy zakończyła się spotkaniem ministra Szyszko z popierającymi go mieszkańcami oraz samorządowcami. Miała także miejsce konferencja prasowa, na której padły zapewnienia, że działania w Puszczy Białowieskiej są zgodne z prawem, a Polska musi wygrać spór z Komisją Europejską. Na razie mamy spór o Naturę 2000, panie redaktorze, i to musimy wygrać. Bo ile nie wygramy tego sporu, to rzeczywiście będzie bardzo niedobrze dla osobami przyrodniczymi Puszczy Białowieskiej. Myślę, że pan ten redaktor to rozumie. Nie przyjmuje jakiejkolwiek możliwości tego, żeby Unia Europejska nie respektowała własnego prawa. Przejdźmy za